Cześć! Na dzisiaj mam dla Was sprawę, o której myślę, że wielu z Was mogło nie słyszeć, a jeśli tak, to warto to w mojej ocenie zmienić, bo sprawa jest pokręcona, oryginalna i z takich, w które wręcz ciężko uwierzyć. To historia o człowieku, który przez blisko 20 lat okłamywał wszystkich na temat tego, kim jest, a kiedy zaczęło się robić niebezpiecznie i jego kłamstwa powoli miały zostać zdemaskowane, Jean-Claude Romain zaczął zabijać. Rzecz zdarzyła się we Francji i z góry muszę przeprosić osoby znające język francuski za moją wymowę nazwisk i nazw własnych, chociaż postaram się odtworzyć je zgodnie z zasadami wymowy, to nigdy nie uczyłam się tego języka i efekty pewnie będą takie sobie i pewnie będzie to słychać. Także z góry wybaczcie i mam nadzieję, że jakoś mimo to materiał będzie słuchalny. Główna postać naszej dzisiejszej historii, czyli Jean-Claude Romain, urodził się 11 lutego 1954 roku na wschodzie Francji. Jego rodzicami byli Émile Romain i jego żona Anne-Marie i był ich jedynym dzieckiem. Rodzina posiadała farmę w wiosce Clairvaux-le-Lac i tam Jean-Claude spędził swoje wczesne dzieciństwo. Ojciec Émile kierował firmą, która zajmowała się obróbką drewna. Charakteryzowany był jako człowiek skupiony zwłaszcza na pracy, surowy, bardzo mało emocjonalny. Matka Anne-Marie, gospodyni domowa, była z kolei delikatna i chorowita, prawdopodobnie nadopiekuńcza wobec swojego jedynego syna. Po pewnym czasie prowadzenia jednocześnie gospodarstwa i firmy, państwo Romain sprzedali farmę i zbudowali dom, także w Clairvaux-le-Lac. Tam przeprowadzili się, gdy Jean-Claude był jeszcze w szkole podstawowej. Później chłopak uczył się w liceum w Lons-le-Saunier, aż do uzyskania matury. Temat eseju, jaki napisał na zakończenie szkoły średniej, brzmiał: czy prawda istnieje? Kiedy poznamy resztę jego historii, ten wybór tematu zacznie wydawać się znaczący. Jean-Claude był cichym młodzieńcem, zamkniętym w sobie, uchodzącym za dobrze wychowanego i był dobrym uczniem. Starał się szczególnie nie sprawiać kłopotów rodzicom i nie dręczyć ich swoimi problemami. Rzekomo o rozterkach i niepowodzeniach opowiadał tylko swojemu psu, a w kontakcie z rodzicami zachowywał postawę takiego chłopaka, który świetnie sobie radzi na każdym polu i niczym się nie martwi. Wzorował się w tym aspekcie mocno na swoim ojcu. Uważał też, że jego matka była tak krucha i chorowita, że zrzucając na nią swoje problemy, spowodowałby, że podupadłaby na zdrowiu, czego oczywiście chciał uniknąć. W domu Jean-Claude był uczony, że nie należy kłamać, ale nauczył się też, że czasem jeśli prawdę się zatai, to trudne tematy nie wypłyną, i dzięki temu można uniknąć wielu konfliktów i problemów. Okłamywał więc swoich rodziców i brnął w kłamstwa dość często, ale tłumaczył sobie, że to po to, by ich nie martwić, zwłaszcza matki. Aspekt tej niezwykłej zdolności Jean-Claude'a Romanda do konstruowania wiarygodnych kłamstw jest tym, co szczególnie wyróżnia jego sprawę wśród innych i dlatego o tym wspominam. W 1971 roku po maturze Jean-Claude zapisał się na zajęcia przygotowujące do pracy w zawodzie leśnika w Lycée du Parc w Lyonie. Po jednym semestrze jednak zrezygnował i wrócił do domu. Właściwie nie znalazłam jasnych informacji, z czego wynikało porzucenie przez niego tego kierunku nauki, bo jeszcze wiele lat później twierdził, że kochał las i naturę i mógłby pracować jako leśniczy. Najprawdopodobniej w czasie pobytu w tamtej szkole Jean-Claude padł ofiarą prześladowania przez rówieśników, ale żadnych szczegółów nie znam. W każdym razie następujący po powrocie czas pobytu Jeana-Claude'a w domu rodzinnym był czasem jego wycofania i zamknięcia się na świat. Unikał wtedy towarzystwa i przesiadywał w swoim pokoju, praktycznie bez przerwy. Następnie, kiedy w 1973 roku zbliżał się czas naboru na uczelnię, Jean-Claude zdecydował, że pójdzie na studia medyczne. Prawdopodobnie przyciągał go do tego kierunku
prestiż zawodu, perspektywa wysokich zarobków lekarzy, bo nigdy wcześniej nie zdradzał żadnych inklinacji do zawodów medycznych. Jednak przypuszczalnie głównym argumentem za taką decyzją był fakt, że na tę samą uczelnię w Lyonie na studia z farmacji wybierała się w tamtym roku Florence Crolet. 2 lata młodsza od Jeana Claude'a dziewczyna była jego daleką kuzynką, a Jean-Claude był w niej zakochany, odkąd oboje mieli kilkanaście lat. Liczył na to, że w czasie studiów będzie miał okazję spędzać z nią wiele czasu i rozkochać ją w sobie. Z tymi nadziejami zapisał się i dostał na studia medyczne w Lyonie. Na uczelni medycznej drobne kłamstwa, jakie Jean-Claude stosował wobec swoich rodziców, przeszły już w coś znacznie poważniejszego. O ile na początku nauka szła mu dość dobrze, a między nim i Florence narodził się związek, to na drugim roku studiów w 1975 roku wszystko zaczęło się psuć. Florence zaczęła stopniowo oddalać się od Jeana Claude'a i unikać spotkań z nim. Tłumaczyła mu wtedy, że powinna uczyć się do egzaminów, że była bardzo zajęta i tak dalej, ale jej przyjaciele w tamtym czasie wiedzieli, że tak naprawdę nie przepadała za Jeanem Claude'em i nie chciała z nim wiązać swojej przyszłości. Para rzeczywiście wkrótce rozstała się. Zawiedziony i przygnębiony rozstaniem z miłością swojego życia, Jean-Claude nie pojawił się na egzaminach na koniec drugiego roku studiów. Nikomu ta jego nieobecność nie rzuciła się w oczy, a sam Jean-Claude twierdził, że na egzaminie był i że poszło mu dobrze. Od dnia egzaminu końcowego do ogłoszenia jego wyników minęły 3 tygodnie. Nadal miał czas, by przyznać, że kłamał, ale widocznie dla Jeana Claude'a było to zbyt trudne. Kiedy opublikowano wyniki, Jean-Claude powiedział rodzicom i przyjaciołom, że egzaminy zdał. Mimo że zakładam, że wtedy jeszcze pewnie były wywieszone jakieś listy i można było to sprawdzić, to żaden z pozostałych studentów nie zauważył, że to, co twierdził Jean-Claude, to nieprawda. Mógł on naprawić tę sytuację i przystąpić do egzaminu poprawkowego we wrześniu, ale do tego egzaminu także nie przystąpił. Niezależnie od powodu takiej decyzji, spędził poranek i popołudnie podczas trwania egzaminu poprawkowego leżąc w łóżku. Oczywiście w związku z niezdaniem egzaminu końcowego nie mógł przejść na 3. rok, ponieważ nigdy nie ukończył 2. W związku z tym rozpoczął ponownie 2. rok. Jednocześnie nie wyobrażał sobie przyznać się do swoich kłamstw przed innymi studentami, a tym bardziej przed Florence. Więc chodził na wykłady wraz z 3. rokiem, robił notatki, pomagał innym na zajęciach i uczył się do egzaminów. Czytał te same książki, które studiowali jego przyjaciele. Pojawiał się nawet przed egzaminami i po nich, żeby inni studenci nie zastanawiali się, gdzie jest. Wszystko wskazuje na to, że wykonał praktycznie całą pracę, jakiej wymagano, aby mógł zostać lekarzem, z wyjątkiem faktycznego przypieczętowania tej wiedzy poprzez przystąpienie do egzaminów i praktyki klinicznej. Więc tą wiedzę medyczną on tak naprawdę też posiadał na jakimś tam w miarę wyższym poziomie. W międzyczasie zaczął rozpowiadać na uczelni, że choruje na raka, co było kolejnym istotnym kłamstwem Jeana Claude'a. Być może ta wymówka była mu pomocna, żeby wyjaśniać sporadyczne nieobecności, a może po prostu chciał wzbudzać zainteresowanie swoją osobą. Możliwe, że to pomogło mu zbliżyć się znów do Florence, bo przejęta losem swojego adoratora dziewczyna znów zaczęła poświęcać mu czas i uwagę. I rzeczywiście para wróciła do siebie i pod koniec studiów Florence zdecydowała się na ślub w 1980 roku. Małżeństwo zostało zawarte w rodzinnej miejscowości Florence Crolet, a rodzice panny młodej byli zachwyceni swoim nowym zięciem, który wydawał im się bardzo dobrym i miłym człowiekiem ze świetnymi perspektywami zawodowymi. W rzeczywistości przez kolejne lata Jean-Claude w kółko zapisywał się na 2. rok studiów i nigdy nie zdawał egzaminów, jednocześnie opowiadając swoim przyjaciołom i rodzinie, jak robi postępy w nauce. Opowiadając, że kończy studia, kończy praktykę i pnie się po kolejnych szczeblach zawodu lekarza kardiologa. Na te same studia na 2. roku chodził ciągle przez kolejne 11 lat i ostatecznie nigdy nie został lekarzem.
Na studia przestał zapisywać się w 1986 roku, kiedy uczelnia po prostu odmówiła mu poprawiania po raz kolejny drugiego roku. I taka była rzeczywistość. Natomiast z tego, co wiedziała Florence i wszyscy krewni i znajomi, Jean-Claude zdał egzamin komisji lekarskiej w Paryżu i został asystentem naukowym w INSERM, czyli Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych, po czym w roku 1983 zaproponowano mu pracę naukową w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie. Przedstawił rodzinie wersję, że został zaangażowany w opracowywanie nowych leków i prowadzenie badań klinicznych. Jego rodzina i przyjaciele nie podejrzewali, że to wszystko było fikcją. Aby być blisko miejsca pracy, Jean-Claude wraz z żoną Florence przeprowadzili się w 1983 roku do Prévencey-Moise, miejscowości tuż przy granicy ze Szwajcarią, bardzo blisko Genewy. Tam para zamieszkała w dużym domu, a dwa lata później urodziła się ich córka Caroline, a w 1987 roku syn Antoine. Rodzina Romand została ciepło przyjęta w lokalnej społeczności i miała wielu przyjaciół w sąsiedztwie. Jean-Claude, czyli czarujący i ambitny lekarz, umiał zjednać sobie ludzi i jednocześnie zachować skromność mimo swojego stanowiska i wysokiego statusu w społeczeństwie. Oczywiście żadnym lekarzem nie był i nie miał dobrej pracy. Nie miał w ogóle żadnej pracy. Jednak Romand nie budził podejrzeń, tym bardziej, że rzeczywiście codziennie wychodził z domu i jeździł do Genewy. Ale zamiast opracowywać przełomowe zabiegi medyczne czy nowe leki, parkował na parkingu WHO z plakietką dla gości i spacerował po ogólnodostępnych obszarach na parterze budynku. Korzystał również ze wszystkich usług publicznych oferowanych w biurze WHO, wyciągał pieniądze z bankomatów, wysyłał listy czy rezerwował wakacje przez biuro podróży WHO. Nigdy nie zapuszczał się na górę do części biurowej, ale podkradał artykuły papiernicze oraz różne artykuły promocyjne sygnowane logo WHO. Zdobył nawet zdjęcie budynku, które przekazał rodzicom, aby powiesili je na ścianie, zaznaczając czerwonym X miejsce, gdzie miało znajdować się jego biuro. Czasem spędzał też po prostu dni na parkingu, czytając w samochodzie książki czy gazety. Na początku swojej kariery jeździł do siedziby WHO każdego dnia, ale w miarę upływu czasu zaczął spędzać też czas gdzie indziej. Podróżował po okolicy, zwiedzał, spacerował, odwiedzał kawiarnie, czy nawet wpadał w odwiedziny do swoich rodziców. Początek tej rzekomej pracy dla Światowej Organizacji Zdrowia zbiega się jeszcze z czasem, gdzie Jean-Claude, zgodnie z tym, co twierdzą źródła, ciągle zapisywał się na uczelnię medyczną na ten drugi rok studiów. I tutaj nie do końca wiem, jak to wyglądało. Zakładam, że on na te studia się pewnie zapisywał, po czym po prostu się na nich nie pojawiał. Utrzymując w każdym razie tą swoją maskaradę i udając, że ma taką istotną i ważną pracę, no to naturalnie twierdził też czasem, że musi wyruszyć w podróż służbową. Wtedy jechał samochodem do hotelu w pobliżu lotniska, gdzie wynajmował pokój i w tym pokoju przesiadywał cały czas, dokładnie studiując przewodniki po kraju, który rzekomo w tym czasie odwiedzał. Z tych zmyślonych delegacji dzwonił nawet do rodziny i opowiadał im, co podobno robił danego dnia, jakie zabytki zwiedził, czy jaka była pogoda na miejscu. Przez wiele lat udawało mu się kontynuować swoje zmyślone życie. Jean-Claude był przekonujący dla otoczenia jako lekarz. Nie zapominajmy, że uczył się do tego zawodu wiele lat i tak naprawdę tą wiedzę medyczną miał sporą. Chronił też dość mocno swoją prywatność, co wiele osób z otoczenia uznało prawdopodobnie po prostu za cechę charakteru. Wspominał rodzinie coś tam o swoich rzekomych współpracownikach, ale nigdy nie zaprosił nikogo z nich do domu, czy nikogo rodzinie nie przedstawiał. Analogicznie, nigdy nie zaprosił nikogo z rodziny do biura, tłumacząc ten fakt procedurami. Bliskim nie podał nawet swojego służbowego numeru telefonu. Kupił pager i przyzwyczaił krewnych, by zostawiali mu wiadomości głosowe. Potem czekali, aż Jean-Claude odbierze wiadomość i oddzwoni. Nikt nie uznał jakoś tego za dziwne.
W międzyczasie rodzina Romain żyła w dużym domu, miała samochody i mogła pozwolić sobie na podróże i wszelkie wygody. Taki styl życia oczywiście kosztuje. Na zeznaniach podatkowych małżonkowie wykazywali tylko pensję Florence, którą kobieta otrzymywała z pracy w aptece. Florence to nie zastanawiało, bo Jean-Claude wmawiał jej, że jako międzynarodowy urzędnik państwowy rozlicza się z podatków w Szwajcarii. I w tym miejscu naturalnie samo nasuwa się zasadnicze pytanie, czyli z czego właściwie utrzymywała się rodzina Romain. Na początku Jean-Claude miał spory kapitał ze sprzedaży mieszkania w Lyonie, które kupili dla niego rodzice na czas studiów. Cały czas miał też upoważnienie do konta bankowego swoich rodziców i stamtąd po prostu pobierał pieniądze, kiedy tylko chciał i kiedy mu były potrzebne. Szybko jednak te środki przestały wystarczać. Jean-Claude wymyślał więc wiele sposobów na zdobycie pieniędzy. Głównym źródłem jego przychodów stało się wyłudzanie dużych sum od krewnych i znajomych. Mówił ludziom, że ze względu na swoją uprzywilejowaną pozycję zawodową i kontakty w Szwajcarii, może lokować pieniądze na wysoko oprocentowanych kontach. Obiecywał im po kilku latach zwroty zainwestowanych kwot z niezwykle wysokimi odsetkami, nawet obiecując odsetki rzędu kilkunastu procent. W rzeczywistości środki te przeznaczał na swoje wystawne życie. I tak jego rodzice i wujek Claude przesłali mu swoje oszczędności w wysokości kilkudziesięciu tysięcy franków na poczet tych lokat. Tak samo w ciągu lat namówił na inwestycje licznych przyjaciół i sąsiadów. Posunął się nawet do tego, że kiedy wujek jego żony Florence zachorował na raka, Jean-Claude obiecał dostarczyć mu cudowne, nowatorskie, eksperymentalne leki, nad którymi rzekomo pracował dla WHO. Oczywiście takie wyjątkowe lekarstwa musiały być bardzo drogie i trudne do zdobycia. W rzeczywistości sprzedał wujowi Florence podrobione lekarstwa, być może placebo albo jakiś zwykły suplement, za 60 tysięcy franków, czyli ponad 9 tysięcy euro. Oczywiście efektu nie było żadnego i wujek zmarł w ciągu kilku miesięcy. Później, gdy pieniądze znów zaczęły się wyczerpywać, ojciec Florence przeszedł na wcześniejszą emeryturę, co zapewniło mu 400 tysięcy franków premii emerytalnej. Środki te Jean-Claude natychmiast dla niego zainwestował. Ale w końcu w 1988 roku teść poprosił o wycofanie części z tej wpłaty, aby kupić za te pieniądze samochód. Oczywiście Jean-Claude nie miał już ich dawno. Kilka tygodni później teść spadł ze schodów, gdy był sam w domu z Jeanem Claude'em i zmarł, zanim na miejsce przybyli sanitariusze. Romain twierdził, że absolutnie nie zabił swojego teścia, ale czy to zbieg okoliczności? Możemy mieć wątpliwości. Oprócz korzyści związanej z tym, że teść nie domagał się już zwrotu pieniędzy, po jego śmierci Jean-Claude zajął się sprzedażą domu rodzinnego państwa Krole. Matka Florence nie chciała już mieszkać sama w dużym domu po tym, jak owdowiała, a zysk z zamiany tego domu na mieszkanie, który wyniósł około 650 tysięcy franków, czyli ponad 100 tysięcy euro, znów zatrzymał Jean-Claude. Było to wystarczająco dużo, aby zapewnić swojej rodzinie wygodny styl życia jeszcze przez kolejne miesiące. Na początku 1990 roku, kiedy znów sytuacja finansowa robiła się trudna, Jean-Claude nawiązał romans z Chantal Delalonde, która wcześniej była żoną przyjaciela rodziny Romain. Kobieta miała dwie córki i w tamtym roku była już po rozwodzie. Również związana z medycyną, z zawodu dentystka, o dobrej sytuacji finansowej, dość szybko opowiedziała kochankowi o tym, że dysponuje kwotą 900 tysięcy franków, czyli około 137 tysięcy euro, uzyskanych ze sprzedaży jej gabinetu dentystycznego. Poprosiła go o radę w sprawie inwestycji tej kwoty i podobnie jak inni, Chantal powierzyła swoje pieniądze żonowi Claude'owi. Oczywiście nigdy więcej nie zobaczyła już swojej gotówki. Jeszcze w 1992 roku Jean-Claude jakoś radził sobie z życiem w kłamstwie, ale pojawiały się natrętne sygnały, że może zostać zdemaskowany.
Jeden ze znajomych, który także był w tej grupie osób, które powierzyły swoje oszczędności na poczet cudownej lokaty oferowanej przez Jeana Clauda, usiłował skontaktować się z nim w pracy. Dzwonił do siedziby WHO, ale tam informowano go, że dr Romain dla nich nie pracuje i z nikim takim nie mogą go połączyć. Znajomy zaczął zadawać Jeanowi Claudowi niewygodne pytania i nie bardzo wierzył w wymówki. Romans Jeana Clauda z Chantal nie był mocny i trwały i w tamtym czasie utrzymywali ze sobą dość ograniczony kontakt. Chantal w tych okolicznościach niepokoiła się o swoje pieniądze. Zdała sobie sprawę, że nie posiadała żadnej pisemnej umowy czy dowodów, że przekazała byłemu kochankowi swoje oszczędności. Poprosiła go o zwrot pieniędzy, a Jean-Claude zaczął ją zwodzić. Unikać tematu, przekładać spotkania, twierdził, że lokata nie może być zerwana przed terminem. Wrócił też do opowieści o swojej zmyślonej chorobie na raka, przez którą ponoć nie mógł do niej przyjechać i tak dalej. Chantal jednak naciskała coraz mocniej i częściej, żądając spotkania i pieniędzy. Florence również zaczęła mieć wreszcie wątpliwości. W okresie świątecznym pod koniec 92 roku w szkole swojej córki natknęła się na inną mamę, która mówiła, że jej mąż także pracuje w Genewie dla WHO. Opowiedziała, że z mężem i dziećmi była na spotkaniu świątecznym w siedzibie organizacji i dziwiła się, że Florence tam nie było. Pani Romain zaczęła się zastanawiać, dlaczego jej i jej dzieci Jean-Claude na to spotkanie nie zabrał. Niepokój z jej strony był oczywiście zrozumiały, bo albo mąż już tam nie pracował, albo poszedł na spotkanie w towarzystwie kogoś innego. Żadnych sensownych wyjaśnień od Jeana Clauda nie dostała. To wszystko sprawiało, że Jean-Claude czuł, że już nie będzie mógł długo utrzymywać pozorów. Święta i Nowy Rok w rodzinie Romain upłynęły w przygnębiającej atmosferze, co zauważyli bliscy Florence. Ona była smutna, Jean-Claude inny niż zwykle, jakby nieobecny. Było widać, że działo się coś złego w rodzinie, ale Jean-Claude do końca nie zamierzał przyznać się do swojego podwójnego życia. Prawdopodobnie przez kilka dni wahał się między samobójstwem a zbrodnią. 5 stycznia kupił w aptece barbiturany. Były to silne i uzależniające leki nasenne i uspokajające, obecnie już poza powszechnym obiegiem. Prawdopodobnie chciał popełnić samobójstwo poprzez ich przedawkowanie. Jednak następnego dnia w Lyonie kupił paralizator, 2 puszki z gazem łzawiącym, pudełko nabojów i tłumik do broni kaliber 22. Broń już miał, chociaż nie mam informacji, kiedy i jak ją zdobył. Widziałam sugestie, że należała do jego ojca i ją podkradł albo że ją pożyczył. W piątek, 8 stycznia 1993 roku, Jean-Claude Romain kupił 2 kanistry, które napełnił benzyną na stacji lokalnego supermarketu w pobliżu swojego domu. Ten element ostatecznie przekonał później śledczych co do premedytacji jego zbrodni. I ten dzień, piątek 8 stycznia, był ostatnim dniem rodziny Romain. Jean-Claude Romain utrzymuje, że nie pamięta, co się stało po tym, jak jego żona rozmawiała z matką w piątek wieczorem przez telefon. Wiedział, że matka żaliła się córce na samotność, na tęsknotę za nią i że Florence po rozmowie była smutna. Usiadł z nią na kanapie w pokoju i pocieszał. Rzekomo następne, co pamięta, to jak obudził się, trzymając w rękach wałek do ciasta pokryty krwią. Nie jest jasne do dzisiaj, w jakiej dokładnie porze nocy Jean-Claude zamordował żonę. Gdy leżała w łóżku, bił ją wałkiem kuchennym, aż roztrzaskał jej czaszkę i Florence zmarła. Jean-Claude twierdził później, że nie pamiętał tej zbrodni, ale pamiętał, jak mył wałek do ciasta w zlewie i wkładał go z powrotem do szuflady w kuchni. Potem wrócił do swojej sypialni, położył się do łóżka i, mimo leżącej w pokoju obok martwej Florence, przespał resztę nocy jak zwykle. Gdy nadszedł poranek, przykrył ciało żony kołdrą i powiedział dzieciom, że mama śpi. Dla Caroline i Antoana przygotował na śniadanie płatki z mlekiem, a po śniadaniu siedział z nimi na kanapie i oglądali razem bajkę o 3 świnkach. Już wcześniej postanowił zabić dzieci,
więc może chciał z nimi spędzić ostatni normalny poranek. Później kazał córce wrócić do łóżka, twierdząc, że wyglądała na chorą. Kiedy Karolin położyła się na brzuchu na swoim łóżku, ojciec położył na niej poduszkę i strzelił jej w tył główki. Przykrył ją pościelą, żeby jego mały synek niczego nie podejrzewał, a potem zawołał i synka do pokoju i zrobił to samo z nim. Następnie pojechał do domu swoich rodziców z bronią zawiniętą w gazetę. Zjadł razem z rodzicami obiad, po czym ich rozdzielił. Ojciec narzekał, że mają w domu problem z otworem wentylacyjnym w pokoju na piętrze. Jean-Claude zwabił więc ojca na górę pod pretekstem obejrzenia tego otworu wentylacyjnego. Tam na piętrze strzelił ojcu dwa razy w plecy i przykrył go sztruksową narzutą w kolorze wina, która była w pokoju od dzieciństwa Jeana-Claude'a. Potem poszedł po swoją matkę. Nie słyszała wystrzałów z powodu tłumika. Jean-Claude zabrał ją do salonu i również zastrzelił. W swoim późniejszym zeznaniu mówił, że jej sztuczne zęby wypadły, gdy upadała i że włożył je z powrotem, zanim również przykrył jej ciało. Jego matka była jedyną osobą postrzeloną z przodu i przed śmiercią widziała jeszcze, jak jej syn ją mordował. Jean-Claude wspominał też, że pies rodziców szalał ze strachu i biegał tam i z powrotem między ciałami. Wobec tego również go zastrzelił i zwłoki przykrył kocem. Następnie umył pistolet w zlewie. Z domu rodziców zadzwonił do Chantal i zaproponował jej spotkanie tego dnia wieczorem. Miał mieć formę eleganckiej kolacji w Paryżu z kilkoma ważnymi osobistościami z Instytutu Inserm. Kobieta była podekscytowana, że mogłaby spędzić czas z elitą naukową i zgodziła się iść. Gdy zbliżał się wieczór, Roman dojechał do Paryża i odebrał Chantal. Zaczął jeździć z nią przez dziwne leśne obszary, daleko od centrum. Twierdził, że wskazówki dojazdu do miejsca, do którego zmierzali, były mało dokładne i że się zgubił. Zatrzymał samochód na skraju leśnej drogi w Fontainebleau i wyszedł zajrzeć do bagażnika, twierdząc, że gdzieś tam ma kartkę z numerem telefonu gospodarza imprezy. W tamtym momencie byli już sporo spóźnieni na rzekome spotkanie, a Chantal była mocno zirytowana, kiedy Jean-Claude wrócił na przednie siedzenie i powiedział, że nie znalazł numeru. Jednak stwierdził, że zamiast tego znalazł naszyjnik, który kupił jej w prezencie i nie mógł się doczekać, by jej go podarować. Chantal była zła, ale w końcu dała się przekonać, żeby przyjąć naszyjnik. Jean-Claude poprosił ją, żeby wysiadła z samochodu i zamknęła oczy, aby on mógł jej go założyć. Podszedł i natychmiast spryskał jej twarz gazem łzawiącym i wbił koniec pręta paralizatora w brzuch. Walczyła z nim tak mocno, jak tylko mogła i krzyczała, że nie chce umierać. Błagała, żeby pomyślał o jej córkach. On z jakiegoś powodu przestał ją razić, jakby nagle załamał się i wręcz zaczął ją pocieszać. Chantal wspominała później, że kiedy działo się to wszystko, ani razu nie widziała żadnego naszyjnika, ale zobaczyła czarny sznur rzucony na liście u jej stóp, taki, który mógłby służyć do uduszenia kogoś. Kiedy wrócili do samochodu, Jean-Claude próbował ją przekonać, że tak naprawdę to ona wywołała bójkę, a on po prostu się bronił. Chociaż brzmi to absurdalnie, to w swoim zeznaniu Chantal mówiła, że prawie dała się przekonać, chociaż tak naprawdę wiedziała, że to Jean-Claude rozpoczął atak. Nie przeprosił jej, ale przekonał, by nikomu nie mówiła o tym, co zaszło. Tłumaczył, że jego nadmierne, brutalne zachowanie musiało być wynikiem nawrotu nowotworu, z którym, jak twierdził, zmagał się od lat. Musiał wzbudzić w niej litość, bo nawet powiedziała mu, że może polecić mu kilku dobrych psychoterapeutów, aby pomóc mu przejść przez to wszystko. Podobno niedługo po tym, jak podrzucił Chantal do domu, zadzwonił do niej i powiedział: obiecaj mi, że nie uwierzysz, że to było zamierzone. Gdybym chciał cię zabić, zrobiłbym to w twoim mieszkaniu i zabiłbym też twoje dziewczyny. Jean-Claude wrócił po tym wszystkim do siebie do domu. Było to o wczesnych godzinach porannych w niedzielę. Zostawił samochód na parkingu centrum handlowego, aby nikt nie pomyślał, że jest w domu i żeby nikt nie zdecydował się wpaść w odwiedziny. W końcu w sypialniach cały czas leżały zwłoki jego żony i dzieci. Następnie czas między 13 a 16 Jean-Claude spędził oglądając telewizję.
między 16 a 19 dzwonił do Chantal 9 razy. Pierwsze 8 razy nikt nie odebrał. Za 9 Chantal odebrała telefon i rozmawiali krótko o tym, jak Jean-Claude zamierza uzyskać pomoc dla siebie i o tym, że zwróci jej pieniądze. W swoim późniejszym zeznaniu Romain twierdził, że po tej rozmowie nastał moment, w którym zdecydował, że musi umrzeć. Zaczekał jednak jeszcze parę godzin. Dopiero nad ranem wziął kanistry z benzyną i rozlał ją na strychu, oblał ciało Florence, ciała swoich dzieci i klatkę schodową. Zanim podpalił dom, sprawdził, że na zewnątrz na ulicy pojawiła się śmieciarka. Było to między 4 a 5 rano. Prawdopodobnie Jean-Claude chciał być pewien, że będą świadkowie pożaru, którzy szybko wezwą pomoc. Wtedy rozpalił ogień w każdym z pomieszczeń z wyjątkiem własnej sypialni. Tam przebrał się w piżamę i próbował uszczelnić szczelinę pod drzwiami za pomocą ubrań, żeby dym nie dostawał się do środka. Jean-Claude nie wziął barbituranów, które zaopatrzył się przed masakrą swojej rodziny. Zamiast tego sięgnął po buteleczkę środka uspokajającego z szafki, który był przeterminowany od 10 lat. Do dziś trudno ocenić, dlaczego tak zrobił. Wygląda na to, że liczył, że jednak tabletki nie zadziałają i może znowu uda mu się kłamstwem wybrnąć z tej tragicznej sytuacji, którą stworzył. Kiedy usłyszał syreny straży pożarnej na zewnątrz, otworzył okno, położył się do łóżka i stracił przytomność. Wewnątrz płonącego domu strażacy znaleźli martwe ciała 37-letniej Florence i dzieci 7-letniej Caroline i 5-letniego Antoine. Ojciec, 38-letni wtedy Jean-Claude, był nieprzytomny, poparzony, ale żywy. Został natychmiast zabrany do szpitala, gdzie podjęto walkę o jego życie. Ogień został opanowany, ale z domu niewiele zostało. Wiadomość o śmierci członków rodziny Romain została przekazana krewnym, w tym wujowi Jeana-Claude'a, który wziął na siebie zadanie podejścia do domu brata Amy i bratowej Anne-Marie w Clairvaux-le-Lac i przekazania im tragicznej wiadomości o losie ich syna i śmierci synowej i wnuków. Tam został jednak zamknięty dom, nie słyszał szczekania psa. Zmartwiony wujek wyłamał drzwi i odkrył, że jego brat, bratowa i pies leżeli martwi, zastrzeleni w kałużach własnej krwi. Po wstępnym dochodzeniu policyjnym ustalono, że żona i dzieci Jeana-Claude'a zmarli przed pożarem. Dodając do tego masakrę urządzoną w domu jego rodziców, policja zaczęła podejrzewać, że rodzina Romain była zamieszana w działalność przestępczą lub w inny sposób ściągnęła na siebie wrogów, którzy dokonali egzekucji całej rodziny. By ustalić wiarygodność takiej teorii, śledczy musieli przeanalizować różne płaszczyzny życia rodziny, znajomości, kontakty, pracę, finanse. Zwrócili się więc do krewnych i przyjaciół rodziny Romain, którzy poinformowali ich, że Jean-Claude pracuje dla WHO w Genewie. Krótki telefon wystarczył, by śledczy ustalili, że w rzeczywistości w WHO w Genewie nie było żadnego doktora Romain. Jean-Claude nie figurował w Krajowym Rejestrze Lekarzy, nigdy nie pracował w żadnym ze szpitali, gdzie według tego, jak twierdził, miał staże czy pracę. Dla jego przyjaciół, wśród których byli lekarze, było to ogromne zaskoczenie i szok, kiedy dowiedzieli się, że Jean-Claude nigdy nawet nie ukończył szkoły medycznej. Przecież według tego, co wiedzieli, kończył ją razem z nimi. W toku śledztwa szybko stało się jasne, że Romain sfabrykował całą karierę, że żył z wyłudzeń i oszustw, a następnie zamordował rodzinę i podpalił dom, aby to zatuszować. Zanim Jean-Claude ocknął się ze śpiączki, świat już wiedział, że jest winny, a o sprawie rozpisywały się media. Jednak kiedy odzyskał pełną przytomność, natychmiast zaczął zaprzeczać wszystkiemu. Najpierw twierdził, że widział mężczyzn wchodzących do ich domu i strzelających do jego dzieci, którzy następnie podpalili budynek. Stanowczo zaprzeczył także zarzutowi zabicia swoich rodziców. Jednak w toku przesłuchań, w trakcie których ujawnione zostały dowody jego podwójnego życia i przygotowań do zbrodni, w końcu się załamał i przyznał do całej sprawy i do morderstw.
Z zeznań biegłych psychiatrów wynika, że ich rozmowy z oskarżonym były niepokojące, bo zamiast okazywać jakikolwiek żal z powodu tego, co zrobił, Jean-Claude zachowywał spokój, doskonałą kontrolę emocji i dalej zdawał się odgrywać rolę doktora Romand, skupionego na tym, by za wszelką cenę robić dobre wrażenie. Zdiagnozowano go jako osobowość narcystyczną, co wydaje się dość oczywistą diagnozą. Nawet po przyznaniu się do zabójstwa własnej rodziny, Jean-Claude nie wykazywał empatii czy wstydu. Uważał za to, że sam skazany jest na cierpienie i konieczność życia z wspomnieniami o utraconych bliskich. Proces Jeana-Claude'a Romand rozpoczął się 25 czerwca 1996 roku. Przyciągnął uwagę mediów i liczną publiczność. Raz, że sprawa zyskała już wcześniej medialny rozgłos, a po drugie, wielu ludzi było ciekawych, jak może wyglądać i prezentować się człowiek, który potrafił skutecznie zwodzić całe swoje otoczenie, udając lekarza przez blisko 20 lat. Jean-Claude Romand podczas procesu mówił o tym, że nigdy nie czuł się tak spokojny emocjonalnie, jak po tym, gdy został aresztowany. Powiedział takie słowa: "Zabiłem wszystkich, których kochałem, ale w końcu jestem sobą." Zachował chłodną postawę, nie przepraszał, nie rozpaczał, po prostu odpowiadał na pytania. W trakcie procesu podniesiono także podejrzenia co do udziału Jeana-Claude'a w śmierci swojego teścia w 1988 roku, który, jak przypomnę, zmarł, gdy spadł ze schodów, po tym jak zaczął prosić o zwrot pieniędzy. Nie udało się jednak udziału tego udowodnić. Sam Jean-Claude wyparł się tego kilkukrotnie, nawet zwracając się do rodziny Crolet, że choć nie ma dowodów, by udowodnić swoją niewinność, to dał im swoje słowo przed Florence i przed Bogiem, tłumacząc, że wie, że niewyznana zbrodnia nie zostanie wybaczona. Na koniec przeczytał oświadczenie, w którym zwrócił się do zamordowanych członków rodziny, mówiąc, że są w jego sercu i prosząc ich o przebaczenie za to, że zniszczył ich życie i że nigdy nie wyznał im prawdy. Do zmarłej żony powiedział: "Wiem, że pomożesz mi znaleźć ścieżkę prawdy, ścieżkę życia. Była między nami wielka, wielka miłość. Nadal będę cię kochać w prawdzie." I w tym przemówieniu poprosił wszystkich o wybaczenie. W dniu 2 lipca 1996 roku Jean-Claude Romand został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego przez minimum 22 lata. W więzieniu zachowywał się modelowo, nigdy nie prowokował konfliktów i nie stanowił problemu. Współwięźniowie nawet często zwracali się do niego o porady lekarskie, których nie odmawiał i chętnie służył swoją wiedzą. Zresztą inteligentny, zawsze żądny wiedzy i nauki fałszywy lekarz Romand podjął studia w trakcie odsiadki i uzyskał w końcu prawdziwy tytuł inżyniera informatyki. Stał się również religijny. Jean-Claude Romand wniósł o zwolnienie z więzienia we wrześniu 2018 roku, 25 lat po skazaniu. Jego wniosek został początkowo odrzucony, ale 25 kwietnia sąd apelacyjny przyznał fałszywemu lekarzowi zwolnienie warunkowe. Nieco ponad dwa miesiące później, 28 czerwca 2019 roku, 65-letni wtedy Jean-Claude Romand został ostatecznie zwolniony z więzienia i obecnie przebywa na wolności. Ostatnie doniesienia w mediach, jakie znalazłam na jego temat, sugerowały, że znalazł schronienie w klasztorze benedyktynów, gdzie prawdopodobnie mieszka do teraz. Nie podano jednak, czy przyjął święcenia, został mnichem, czy na jakiej dokładnie podstawie przebywa w zakonie. Został objęty dozorem elektronicznym na 2 lata, więc odpowiednie instytucje weryfikują jego miejsce pobytu. Na motywach życia i zbrodni fałszywego doktora Romand powstało kilka książek i filmów. Jego przypadek był przedmiotem fascynacji we Francji. W szczególności zainspirował książkę L'Adversaire, czyli Adwersarz Emanuela Carrera, którą zekranizowano w 2002 roku, gdzie główną rolę inspirowaną Jeanem-Claude'em Romand zagrał znany francuski aktor Daniel Auteuil.
U nas o sprawie Jeana-Claude'a Romont nie było oczywiście równie głośno, ale można trafić na krótkie artykuły o jego sprawie także w języku polskim. Więc tak się zakończyła historia zbrodni i podwójnego życia fałszywego lekarza. Rodzina Florence oczywiście nie zaakceptowała faktu, że Romont został wypuszczony z więzienia i ma szansę resztę życia spędzić na wolności i w spokoju. Myślę, że w tej sprawie była to dość kontrowersyjna decyzja, bo zbrodnia niewątpliwie była wyjątkowo okrutna. Możecie dać znać, jak uważacie i w ogóle co myślicie na temat tej postaci, bo według mnie jest to faktycznie interesująca postać, bo zastanówmy się też, czy jeśli ktoś tak całe życie właściwie na każdy temat kłamie i buduje sobie te sztuczne tożsamości, to czy nie byłoby nawet wręcz łatwiej całą tą energię i całe to planowanie i cały ten spryt włożyć w to, żeby no, nawet faktycznie zostać tym lekarzem, czy jakąś sensowną karierę sobie wybrać? Nie wiem, no postać jest rzeczywiście intrygująca i jeśli macie ochotę pogadać czy wyrazić swoje opinie, to dawajcie znać w komentarzach i sobie o tej sprawie czy o tym człowieku możemy podyskutować. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę, za posłuchanie odcinka. Przepraszam, że trzeba było tak długo czekać na kolejny. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie trochę lepiej i nie będzie tak długiej przerwy między odcinkami. Także życzę wszystkim miłego dnia czy wieczora. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!